Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Assassin's Creed Origins. W poprzednim odcinku udało nam się wbić trochę poziomu, ale dzisiejszy odcinek mam głównie zamiar spędzić na zadaniach pobocznych, dlatego że brakuje nam w teorii połowy poziomu, czyli coś około 5000 expa, aby mieć 28 poziom, dzięki któremu najprawdopodobniej będę już w stanie stawić czoła kolejnemu zadaniami fabularnemu, gdzie mamy udać się do Heraklionu, czyli do miejscówki, gdzie ma chyba swój pałac Kleopatra, i tam będziemy kontynuować wątek fabularny, czyli ostatnią już można powiedzieć, że sekwencję wątku fabularnego, która to będzie, można powiedzieć, ciągła, jedno zadanie za drugim, więc w porządku. Na razie przydałoby się wbić ten poziom, więc mam na razie plan wbić ten 28, potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W zasadzie mam plan dzisiaj cały odcinek poświęcić na zadania poboczne, bo jednak gdy na przykład będę mieć 28 poziom i 3000 expa, to zadanie fabularne mi zapewni 7500 expa, więc będę mógł mieć 29 na przykład. That's a bad omen. I thought the sacred crocodiles of Crocodilopolis were tame. I do not know what happened. Petsuchos has never attacked anyone before. His eyes turned red. Did you see? Is Sobek displeased with us? Nick. Even the gods turn their backs on the people. Where is Petsuchos now? Our priest Sehetep took the god back to the pool inside the temple. I have never seen him like this. Something about this is not right. I should take a look at the crocodile's enclosure. Postęp śledztwa. No dobrze. Wydaje się to być bardzo ciekawe zadanie. O cholera. No sign of the priest. But Sutros looks agitated. I should try to stay unnoticed. A carcass. It has been chewed, but not eaten. No to tylko świętego krokodyla, no dobrze. Gdyż jakby to on mnie zaatakował. Ja tam widziałem, że można przejść od drugiej strony, coś tam jeszcze się świeciło. Zobaczymy co. O, dwie rzeczy, tylko że jeszcze jedno jest tam w środku jego jaskini. Ale bydle. Someone was injured in the enclosure. They went up the staircase. Smelling liquid. The stench burns my eyes. Nick. Jak ja mam tam przejść? Może tutaj? Nie. Też nie. Kurczę. Czy on mnie jednak nie atakuje? To dobrze. Tam coś jest. A, już widzę. Ja chyba od drugiej strony powinno być przejście, mam wrażenie. Czy na pewno? Spróbuję tędy jakoś przejść, bo to wygląda tak, jakby tam wpływało światło. Mam jakiegoś tunelu tutaj. No i są ślady krwi. I przejście. Zniszczony priest rob. I jest covered in blood. Whoever was wearing this was badly injured. The blood trail leads outside. No powiem, że to wygląda przezajebiście, bo kurde. O, ten to już nie jest oswojony. Już musiałem niestety. No, strasznie po prostu. What was he doing back here? This was the man who poisoned the crocodiles. He was taking orders from Melina, the Hibiscus. Pretty name for a killer. She's at the Neorian Naval Arsenal, to the south.
Who dares touch a god of Egypt? I will hunt down this blasphemer. O kurczę, no poważne to już były słowa. Dobrze, no to niech będzie już ten ciężki łuk. Zadzie łuk wojownika. No zobaczymy, kurczę, no zadanie bardzo fajne. Ten krokodyl wyglądał przezajebiście. Nie wiem, czy przypadkiem w jednej grze nie był. Chyba w Red Dead Redemption był taki legendarny zwierzak, też taki biały krokodyl, mam wrażenie. Nie jestem pewny, bo jeszcze nie grałem, ale raczej kiedyś się to sprawdzi. Kurczę, no zadanie wydaje się być ciekawe. Jeszcze będzie trzeba zrobić jedno zadanie, aby myślę, że jest tu. Więc dzisiaj cały odcinek poświęcimy na to zadanie poboczne. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. Ale oby jak najdalej. No i to jest niby zadanie na 27 poziom. I też 3000 expo nam powinno dać. Ciekawe, kiedy przebijemy tą barierę. To znaczy, już przebiliśmy niby. The hibiscus should be somewhere nearby. A woman amongst Ptolemy's soldiers should not be hard to find. Bo już nie udało nam się kiedyś dostać 3300 expo za chyba jedno zadanie. Poboczne, mam w rozumieniu, bo za fabularne to oczywiście więcej dostajemy. Już chyba nie zawsze. A, dobrze, to spróbujemy. O nie, tędy nie wyjdziemy. That has got to be her. A purple dress. Just like the hibiscus flower. Może ją statusem wykończymy? Na dystans, jakby dało radę. O cholera. What? Przynajmniej wysłał alarmu. Tutaj jest jeden gość, ja bym go spróbował też po cichu wyeliminować, bo jednak tymi strzałami na strzała go nie zabije. Dlatego go mogę rozgniewać, więc niech tutaj do mnie na blisko podejdzie i zobaczymy, co damy radę tutaj zrobić. Niby mamy cywili, tylko nie wiem, czy będę musiał do nich podejść, czy mogę im klatkę po prostu zestrzelić. Chyba musiałbym do nich podejść. Okej, jeszcze lepiej. Sehetep will be happy anyway. The people were terrified. The crocodiles will miraculously recover, and he'll get his offerings. That priest is the greediest damned holy man I've ever known. I'd admire him if he didn't. 30. O cholera. Pal się, koniu. Jak krzyczy fajnie. A wiesz, o nie powiem myśli, ale ona mnie zauważyła raczej, bo ona zaczęła tak dziwnie szybko iść. O nie. No. Dobi. Poisonous little woman. Talented, but twisted. Sehetep. He was the priest at the temple. Gods. What is it with priests and money? The poison was just for show. At least the temple crocodiles are not going to die. I should tell the guardian. Kurczę, bardzo fajne zadanie. Takie to jest ciekawe. Mogą tam dopiero szybciej niby znaleźć. Sądziłem, że ona podejdzie do tych krzaków, jednak ona poszła do tych niewolników. W zasadzie tych ludzi w niewoli. Mogę nie wiem, na nią poczekać lub zawołać, ale pewnie ten strażnik koło niej by podszedł, ale i tak dobrze wyszło. Czy już wiem, że przewaga trzech poziomów to nie jakoś dużo i dam radę ich zabić. Czy 28 poziomie możemy nie być na to zadanie fabularne. Nie bym zrobił skarby do okazji, to już mógłbym iść na zadanie fabularne, ale wszystko w swoim czasie. I tak czy siak te zadanie poboczne chciałem zrobić, to niech już będziesz sobie porok, kończymy je. Ciekawe, co w takim razie ten cały strażnik powie. Aby to był już koniec tego zadania. Guardian of Sobek. The sickness was not an omen from the gods. Your crocodiles were poisoned, but they will recover. Poisoned? Are you sure? By whom? They will pay with their lives. Your own priest Sehetep was responsible. He's trying to increase offerings from your followers. What? Sehetep is Sobek's right hand.
He will never do this. What you are saying is blasphemy. Ah, you priests. Forever holding to your superstitions. You have been told the truth. The gods themselves will judge what you do with it. No, typowe akurat, kurczę, zachowanie. No i fajnie, łzy są kończone. Co my tutaj dalej mamy, bo obszar faju mamy zrobiony. Zwierzałak mnie ciekawi, jak i mistrz. Mistrz to pewnie coś na arenie będzie trzeba zrobić. Matka rodu, 31, jeszcze nie. 30, jeszcze nie. Pierwsza krew. Rytuały Anubisa. Zadania poboczne i może te pamiątki z Steve'y, bo jednak to jest zadanie już aktywne, więc przydałoby się go pozbyć z naszego dziennika. Przynajmniej tyle, ile możemy, bo niektórych zadań nie damy niestety rady. Kopię strony internetowej? Kurde, fajna ciekawostka. Dobra. Czyli nie tylko w Krokodylopolis mam arenę, bo jeszcze w jakimś tam innym terenie, którego niestety nie zdążyłem przeczytać. Ale ciekawe, że tutaj w tym zadaniu mamy niby jakieś pamiątki z Steve'a, przecież my jesteśmy z Steve'y. Trochę dziwne, zobaczymy, czy to nic fejki tutaj coś jest. A przy okazji to zadanie nam da punktów 2500, do tego też jakiś tam zakrzywiony miecz legendarny. Bo ja aktualnie używam, o, w sumie jak się zmieniało broń pod F, pod T. Co nawet nie wiem, jak się zmienia broń. To lekkawy problem. A je, pod dwójką, dobra. Czy mogą mieć albo te podwójne? You don't want something stolen from a god? Wait, are they real? Why do you think they are so expensive? I would sell my whole life for an Ankh of Amun. Welcome. We have many unique treasures for sale. Would you like? This is meant to be genuine, but it's a fake, and not a very good one. It is not fake. It is real. Would you like? This is your store. Yes, mine. Many unique treasures from faraway Siwa. Not fake, not fake. Have you got anything real? I'm sure these are not your best pieces. What do you mean? These are real. More expensive ones at my camp. I can take you. Not far from here. You follow. That Magi badge. Not very good, you know. We have better ones. Would you like? I like this one. These are the treasures of yours. Are they fake as well? I told you, not fake. Oh, how did you know? My treasures aren't really real, but not fake. My mother has some real ones anyway. Hey, I have a secret. I was once a Magi in Siwa. I've seen the real treasures. Oh, not fair. I made them all myself, you know. No one else can tell. Do not worry. They are very good fakes. I will not tell anyone. I said, not fake. Were you really Magi? Maybe you are fake. Ah, hey. You're a very cheeky child. Now let's see what your mother has. We go along the canal. You lead. I will fake it. Does not even make sense. To może być też zasadzka, ona powinna sprowadzić do jakichś, nie wiem, bandytów, którzy nas, nie wiem, zbiją. My mother! Oh no! What can we do? Something is wrong! Do not be afraid. Lucky for you. A tam 25 poziomy. I've got a nice sword! Would you like? O, fajnie przestrzeliłem. Też nie trafiłem tym. Okej. Nie jestem niczyj, ale gumę. Just doing my duty, as pleasing as that might be.
take anything you want. As I told them, I do not have any money, but I have many unique treasures from Siwa. Mother, he is not a bandit. He is my friend. Thanks for saving us. I guess you are real. Sorry I said you were fake. He saved us? We have to give him something. We always repay kindness, remember? I've got something. Here. This is a genuine imitation Siwan Kopish. It is very rare. They don't make them anymore. Please, take it with our gratitude. Mother, he already knows. Thank you. I'm honored. Yes, I can tell. This one's really real. There are almost none like it. May you multiply happy years. O, fajne zadanie. I witamy, 28 poziom. No dobrze. Też mamy trochę czasu, to możemy pójść do kolejnego zadania, tylko właśnie ten miecz chciałem zobaczyć. Wyposażenie. Przeklęty. A, on daje nam... On daje nam chyba mniejsze życie z tego tyłu. Tak, przeklęte rzeczy takie właśnie dają. To ja wolę go chyba nie nosić. Wolę już mieć te podwójne. Właśnie, jest trochę lepiej. No i te łuki już idą do autu. Ale jak potrzebuję trochę tych składników. No dobrze, tutaj już nic. Zdolności jeden punkt, też za bardzo dużo nie zrobimy. Poboczne. Spoczynek Shandy. O! Mapa. Skoro już mamy taki poziom, to zrobimy sobie też to zadanie. Bo ono jest aktualnie chyba w pewnym stopniu fabularnym, powiedzmy, jednak Shadie to wiadomo, córka Hotepresa i Kenut, którzy no, byli w związku z krokodylem, jak i Fajum pokazani. Spróbujemy im zapewnić ten spokój. A przy okazji, ile eksportu dostaniemy? 3000, może być, mi tam pasuje. Hotepres, what is going on? My friend, you came. I am glad. Who is this? Where is Henut? My wife is wherever she goes, withdrawn and cold. This is yesterday. She was just leaving. You are a pig. I was bored anyway. Thanks for the wine. Henut is probably down at the lake. I will take you to her. Let me know when you are ready to go. Otifres, what is this? What are you doing? You will lose everything. I know, I know. I am useless to anyone right now. Then stop being useless. Be angry. Pick up your sword and start fighting. O kurczę, ale fajne posągi. No ale... Ruszaj. Tak, nienawidzę tych misji z NPC-tami. Wszyscy muszą się bugować. I hung up my sword years ago. I only got involved because Apollodorus practically demanded it. He thought us all threatened by some grave conspiracy. Now Shadia's dead. Something big is happening. You are right to try to help. I was stupid. I did not want to do it. Henut insisted, said it was our duty. If I had not listened to her, Shadia would still live. She will be up ahead. We built a shrine by the water. Shadia loves the water. We feed the fish before supper. I mean, she did. We used to. Well met. Block the road behind me. I will get through. A, i tyle. No dobrze. W sumie też mnie jedno ciekawi. Ile potrzebujemy expa? 12 koła. Dobra. Czy chciałbym mieć najlepiej coś koło 5000, żeby iść do zadania fabularnego, bo ona da nam 7,5? No dobra, czy będzie mi 29 niedługo. Henut. It is good to see you. Henut? This is how she is now. The
There is something that might help. In Siwa, we have a ritual to mark a loved one's passing. Would you mind? Go ahead. The ritual requires something. I will return shortly. I have what I need. No, już mam pióro czapli. You'll do what you're told, you lazy shit. If you need more grain, grow more. It's not my problem. Captain! Henut, no! We can't. I know you are not extorting grain from this farmer. Because you know that would be violating several Egyptian laws. As officials of Fayum, we both know it. Don't we? I will see you soon. Official. My husband. We must shake off our grief. We cannot let others suffer too. Not when we can stop it. You were a fighter once. It is time to fight again. You see yourself the corruption. There is no one to protect the people. Nie wiem, czy słuchanie ma jakiś głębszy sens, ale zabijmy tego ptolemejskiego kapitana. To się raczej nie da rady. Nie mamy strzał w ogóle. Fajnie. Wait a minute. Nie chciałem tego przerywać ich dialogu, ale niech już będzie, że zabijemy go. An insignia. I do not recognize this. Maybe Hotefles knows more. He will not be missed. But he spoke of a commander. Someone else is giving the orders. This is not over. Okay. Dobra, raczej wiedzą, że dostał rozkaz z góry. Pieprzony konflikt. Hey! Something's not right. Cut the bastard off! A, palcie gumy. O, fajne są te szybkie miecze. Nie biją wielkich obrażeń. Aha. A są dość przyjemne, bym powiedział. O kurcze! Ale rzut! Chyba silniejszych kombinacji nie da się robić. Nie, on oczywiście będzie uciekać, no. Zwierzak jeden. Już chyba koniec. Jeszcze on ucieka. Co jest? You live! They'd marked Henut for death. Death found them fast. I envy them. Well, it had to be done. These soldiers do not seem to understand anything else. There's more. The captain was under orders. I found this insignia on him. Do you know it? Yes. This is not good. It is from Fort Bubastos to the east, run by another Malakia who thinks himself untouchable. Henut was right. People will continue to suffer unless we act. Bayek, I am sorry to ask this. We need your help. You have it. There's something I must do fast, though. I will return soon. Co takiego muszę załatwić? Oh, okay. Shadia,
my lotus. No other will suffer as you did. I swear it. Goodbye, my little tadpole. Swim forever free. O, zadanie ukończone. O, było coś. Walka o Fayum. No to mamy zrobiony plan taki, jaki chciałem w dzisiejszym odcinku. Czyli niby tyle XP, ile chciałem, tyle zadań, ile również chciałem, więc możemy sobie zaznaczyć zadania główne, droga Gabinian. I będę musiał, kurczę, zajebiście duży kawał drogi przejść. Ale chyba tutaj z Canopos wzięlibyśmy jakąś łódkę czy coś, odkryjemy od razu ten taran. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka.